Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym pokazie online Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Z tej strony Mateusz, jest ze mną jeszcze Krzysiek. Krzyśku, jesteś ze mną? Tak, dobry wieczór, witamy wszystkich. No i miał być jeszcze z nami Tomek, ale możecie nam nie wierzyć, ale dosłownie 10 minut temu Tomek zniknął nam z połączenia i napisał mi SMS-a, że padł mu internet, także będziemy musieli sobie poradzić jakoś we dwóch. Myślę, że się uda. Ciekawe, czy Tomek do nas wróci. Tomku, jeżeli do nas wrócisz, to oczywiście gorąco cię zapraszamy do poprowadzenia tego pokazu z nami. No nie wiem, może w Ząbkach wszyscy pobierają aktualizacje do najnowszych gier komputerowych i internet po prostu tego nie wytrzymał. Zobaczymy. W każdym razie zaczynajmy. O czym dzisiaj, Krzyśku, opowiemy? Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim tematem meteorów, tak zwanych spadających gwiazd, ale poznamy też gwiazdozbiory, które aktualnie widać na niebie. Choć jeszcze nie mamy astronomicznej zimy, no to możemy się już poczuć trochę jak w zimie, bo spadł śnieg, więc to będzie też okazja, żeby zobaczyć, jakie gwiazdozbiory już wstępują na nasze niebo, dominują na tym niebie, na niebie południowym, nad południowym horyzontem. No ale zanim to zobaczymy, wydajmy polecenie Słońcu. Słońce, zachodź pod horyzont. Teraz właśnie Mateusz kieruje Słońce pod horyzont. Tak, to jest dokładnie to, co ja zrobiłem. Mamy w planetarium taką moc sterowania czasem i niebem, dzięki czemu możemy dostarczać wam te pokazy. No i zapadł zmrok. Pamiętajmy też o tym, że właśnie teraz, gdy noce są takie długie, dnie takie krótkie, to Słońce nie zachodzi na zachodzie czy nawet w pobliżu zachodu, tylko tak bardziej na południowym zachodzie. Zatem wodząc wzrokiem za Słońcem, które zachodzi, to będziemy już bliżej południowego kierunku świata. No i właśnie, na południu możemy dostrzec już cały zestaw zimowych konstelacji, zimowych gwiazdozbiorów. Może znacie nawet jakieś, przynajmniej z nazwy, zapewne obiło wam się o uszy na przykład coś takiego jak Orion. Widzimy już Oriona. Teraz ustawimy nasz wzrok ku tej mitycznej postaci. No, myślę, że Mateusz za chwilę nam powie, co to była za postać i co ona tutaj robi na tym naszym niebie. Jasne, w ogóle Orion to jest mój ulubiony gwiazdozbiór. Podejrzewam, że część z Państwa, jeżeli kiedyś słuchaliście moich pokazów, to już któryś raz słyszycie te słowa, bo lubię mówić, że to jest mój ulubiony gwiazdozbiór. Choć nie ze względu na postać, którą przedstawia, dlatego że Orion, myśliwy z mitologii greckiej, to jest raczej postać dosyć nikczemna i nie ma co wchodzić za bardzo w szczegóły jej biografii. Natomiast ten układ gwiazd, gwiazdozbioru Oriona, jest po prostu bardzo ładny. Bardzo szybko też moim zdaniem kojarzy się z ludzką sylwetką, też dlatego wiele kultur umieszczało w tym miejscu właśnie różne postacie. Grecy widzieli właśnie myśliwego wojownika Oriona w takiej bojowej pozycji. W Orionie też są interesujące gwiazdy. No jest słynny Pas Oriona. Myślę, że Pas Oriona to tak, nawet jak ktoś nie interesuje się astronomią, to jest coś, co może kojarzyć. Są też dwie gwiazdy, które bardzo przyciągają wzrok. Betelgeza i Rigel. Jedna jest w pasze. Nie wiem, jak się zmienia pacha. W każdym razie jest tam, gdzie jest pacha Oriona, a druga jest tam, gdzie jest stopa Oriona. Też możecie zauważyć, że one bardzo różnią się kolorem. Czemu gwiazdy różnią się kolorem? To jest jedno z najczęstszych pytań, które możemy usłyszeć na naszych pokazach. Krzysiek, w takim razie jakbyś na nie odpowiedział. Właśnie ten kolor gwiazd jest pewną wskazówką co do ich temperatury. Tylko nie należy się tutaj sugerować kolorem kurków w kranie, bo tu z gwiazdami jest akurat odwrotnie. Że te niebieskie, czy biało-niebieskie, tak jak na przykład Rigel, są gorętsze od gwiazd czerwonych, takich jak Betelgeza. I to warto zapamiętać. Ale wspomniałeś też o pasie Oriona. No i rzeczywiście mamy tutaj trzy gwiazdy tak po środku tego gwiazdozbioru. Od lewej Alnitak, Alnilam i Mintaka. No i jak sobie w dół przedłużymy ten pas Oriona, to pokieruje nas on tak z grubsza ku najjaśniejszej gwieździe nocnego nieba, nazywanej też psią gwiazdą. No i tutaj właśnie te psy towarzyszą myśliwemu Orionowi. Jednym z nich jest wielki pies z jasną gwiazdą Syriusz.
najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba, a drugim jest mały pies. Gwiazda Procyon to jest najjaśniejsza gwiazda właśnie w tej konstelacji. Co ciekawe, to jest taka niepozorna konstelacja, dwie gwiazdy połączone kreską. Tak sobie je w atlasach nieba zaznaczamy. Dawni Grecy musieli mieć naprawdę bujną wyobraźnię, że zobaczyli tutaj właśnie psa. Ale ten myśliwy Orion uganiał się też za nimfami zwanymi Plejadami. A Plejady są częścią gwiazdozbioru byka, którego widać nieopodal. Tu mamy gwiazdozbiór byka właśnie. Przepraszam, że ci przerwałem, Krzysiek. No właśnie też może oba te gwiazdozbiory naraz można pokazać. Fajnie wygląda, że byki Orion toczą ze sobą bój na tym niebie. Bo można to tak interpretować, że właśnie byk chroni siostry Plejady przed zakusami Oriona. Czerwone groźne oko byka, no to gwiazda Aldebaran, czerwony olbrzym. A Plejady, no to taka względnie młoda jeszcze gromada gwiazd. Widać tutaj jeszcze taki obłok niebieski, w którym to błękitne światło tych młodych gwiazd jeszcze się rozprasza. Natomiast tak naprawdę to nie jest jeszcze ten sam obłok, z którego one powstały, bo gwiazdy powstają z zagęszczeń obłoków gazu i pyłu, ale astronomowie to zbadali i doszli do wniosku, że to już jest inny obłok, w który po prostu to skupisko gwiezdne wleciało i ten obłok owija, jakby otacza te gwiazdy, niczym taki kokon gazu i pyłu, w którym świetnie się to światło rozprasza. I to jedna z nielicznych gromad, które widać gołym okiem, gromad gwiazdowych. Na naszym już późno jesiennym, ale też i już częściowo zimowym niebie, bo całą zimę będziemy też doskonale widzieć te gwiazdozbiory. Tu jeszcze warto wspomnieć o gwiazdozbiorze, który jest wyżej nad horyzontem. Woźnica. Woźnica z gwiazdą, która nazywa się Capella. Najjaśniejszą właśnie w tym gwiazdozbiorze. No i Capella jest jedną z gwiazd tak zwanego sześciokąta zimowego. Tak naprawdę my część tych gwiazd już zobaczyliśmy. Nieprzypadkowo właśnie pokazujemy wam te gwiazdozbiory, bo jest na naszym niebie taki właśnie punkt odniesienia jak sześciokąt zimowy. Tak to wygląda. Trzeba też przyznać, że ten sześciokąt zimowy tutaj moglibyśmy wam go pokazać, tylko że to jest bardzo wielka figura z gwiazd i tutaj jak wam go zaznaczę, to jak widzicie, widać Capellę i linie odchodzące do gwiazd, które no, już nie mieszczą się w naszym polu widzenia. Ten sześciokąt zimowy to jest naprawdę ogromna figura, więc żeby może ją wam tak pokazać w całości, to Krzysiek, jakbyś mógł nam pokazać mapę całego nieba nad horyzontem i ją nam trochę tutaj wytłumaczyć. Ja już ją nawet na chwilę pokazałem, teraz wrócę do tego obrazu i nałożę jeszcze na ten obraz rysunki tych naszych gwiazdozbiorów, które poznaliśmy. No, może jeszcze jest jeden, o którym nie powiedzieliśmy, ale on zajmuje szczególne miejsce w tym naszym dzisiejszym pokazie, bo jest to gwiazdozbiór bliźniąt z najjaśniejszymi gwiazdami, które nazywają się Castor i Pollux. No i właśnie, Pollux jest tą gwiazdą, która wchodzi w skład sześciokąta zimowego. No oprócz Polluxa, Capelli, mamy jeszcze w tym sześciokącie zimowym gwiazdę Aldebaran w byku najjaśniejszą, gwiazdę Rigel z Oriona, Syriusza, czyli w ogóle najjaśniejszą gwiazdę nocnego nieba i Procyona z małego psa. A my wróćmy do naszego widoku nieba i przenieśmy nasz wzrok ku właśnie wspomnianemu gwiazdozbiorowi bliźniot. No ja w międzyczasie pozwoliłem sobie to zrobić w tle, także już patrzymy w kierunku gwiazdozbioru bliźniąt Castora i Polluxa, dwóch herosów z mitologii greckiej, synów Zeusa. Gwiazdozbiór bliźniąt związany jest też z rojem meteorów, no jednym z najsłynniejszych i największych rojów, przynajmniej najbardziej aktywnych obecnie, z rojem Geminidów. Po łacinie bliźnięta to Gemini. No więc nazwa roju meteorów wzięła swój początek właśnie od tego gwiazdozbioru, bo właśnie z tego gwiazdozbioru zdają się te meteory, te spadające gwiazdy, wybiegać. Mówimy, że radiant roju znajduje się w bliźniętach, czyli ten
obszar, z którego właśnie te meteory zdają się wybiegać. Natomiast czym one są? No, my mówimy potocznie, spadające gwiazdy, obserwujemy je, czasami nawet one nas zaskakują, tak jak na przykład niedawno w Kanadzie był tak bardzo jasny meteor, który no, nawet przy świetle wielu budynków był widoczny. To jedna z ostatnich tego typu obserwacji. Takie bardzo jasne meteory nazywamy bolidami. Czasami możemy je zobaczyć nawet z dużego miasta, ale poza miastem, jeżeli trafimy na maksimum jakiegoś dużego roju, bardzo aktywnego teraz, to możemy nawet około 120 zjawisk na godzinę zobaczyć. I właśnie taką aktywność przewiduje się dla maksimum geminidów. Kiedy ono przypada? No właśnie najbliższej nocy, z 13 na 14 grudnia. Więc... No i tu się pojawia problem, prawda? Bo okazuje się, że jak często bywa przy dużych wydarzeniach astronomicznych, chyba dzisiaj jest nie najlepsza pogoda. Nie wiem jak tam u ciebie, Krzysiek, ale u mnie nie zapowiada się na sensowne obserwacje nieba, więc wydaje mi się, że dzisiaj nie zobaczę ani jednego geminida na godzinę. Natomiast też pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak jest rój meteorów, to można je obserwować tylko jednej nocy. Dzisiaj to prawda jest największa szansa, że zobaczymy ich sporo, ale jutro, pojutrze, nawet po pojutrze także śmiało możecie spróbować wypatrzeć geminidów na niebie. No chyba, że u was już dzisiaj jest super pogoda, no to nie traćcie okazji. Choć trzeba przyznać, że zimą niebo, mimo że moim zdaniem jest najpiękniejsze, to też najmniej przyjemnie się je obserwuje, bo bardzo szybko sztywnieją ręce z zimna i uszy odpadają, no ale pamiętajcie, by się ciepło ubrać po prostu. No, inna sprawa to też ograniczony czas, kiedy możemy meteory z danego roju podziwiać. No, geminidy jeszcze będą do 17 grudnia aktywne. Od 4 do 17 grudnia jest ich aktywność. A to wszystko zależy po prostu od czasu, w którym Ziemia przecina tory tych obiektów, tych drobin pyłu, a czasami grudek skalnych. No bo właśnie, czym one są? To są drobiny pyłu kometarnego pozostawione przez kometę, która kiedyś była aktywna, wyrzucała ten pył, no ale w końcu przekształciła się, jak się okazuje, w planetoidę, w taką kosmiczną skałę. Czyli było na niej dużo lodu, był wymieszany z pyłem, ten lód w miarę zbliżania się do Słońca sublimował, czyli przechodził od razu w postać gazową, te wszystkie zamrożone substancje uwalniały się pod wpływem ciepła słonecznego, rozsiewały się wzdłuż toru komety, no aż w końcu ta kometa przestała być kometą i dziś obserwowana jest jako planetoida o wdzięcznej nazwie 3200 Faeton. I zresztą możemy pokazać wam, jak zobrazowała tę planetoidę obserwatorium Arecibo. To jest wielki radioteleskop, a w zasadzie to był wielki radioteleskop koło Puerto Rico, gdyż dość niedawno się zawalił. Co też jest interesujące, zawalenie tego radioteleskopu zostało nagrane przez drona. Jest nagranie na YouTubie, żebyście nie szukali. Ja wam niedługo wrzucę w czat po prostu link do tego. Nie wiem, czemu jest coś takiego, że chce się zobaczyć taką wielką rozwałkę, mimo że no jest to dosyć przykre dla świata astronomii, dlatego że to jest legendarny radioteleskop, który bardzo dużo nam powiedział o kosmosie. Dzięki niemu wysłaliśmy wiadomość, którą no, chcielibyśmy, żeby odebrali kiedyś jacyś kosmici, choć tak naprawdę był to raczej taki symboliczny gest. No ale wracając do tematu, udało się również zobrazować tym teleskopem planetoidę Faeton. No właśnie, można by powiedzieć, że tu prawie nic nie widać, prawda? Że to zdjęcie nie zachwyca, no ale musimy zdać sobie sprawę, że technika obserwacji radioastronomicznych jest zupełnie inna niż technika zbierania światła widzialnego. Tak naprawdę tutaj chodziło o ustalenie kształtu tej planetoidy. Zresztą to nie jedyna, której kształt badano. No jednym z takich ciekawszych przypadków była planetoida Kleopatra w kształcie kości, która też została dzięki obserwacjom Arecibo, tego radioteleskopu o średnicy ponad 300 metrów, zobrazowana radarowo. Czyli fale radiowe były nadawane z tego radioteleskopu, nie do jakiejś gromady gwiazdowej, do której dolecą za tysiące czy miliony lat,
ale do obiektu w Układzie Słonecznym, do którego no, były w stanie dotrzeć w znacznie krótszym czasie, z prędkością światła. No, z prędkością światła no, to wiadomo, że sygnał może dotrzeć do Słońca albo ze Słońca do nas w ciągu 8 minut. I takie planetoidy krążące w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem to mogą być dostępne w ciągu kilkudziesięciu minut, można powiedzieć, zanim sygnał do nich dotrze. No ale 3200 faeton to taka nietypowa planetoida, bo ona rozsiała te drobiny pyłu dość blisko Słońca i okazuje się, że zrobiono nawet symulacje komputerowe, które pokazały, że kiedyś te geminidy, te drobiny pyłu, które wpadają teraz w ziemską atmosferę i będą wpadać jeszcze do 17 grudnia i tak co roku, no one przecinały orbitę Wenus jeszcze około 500 lat temu według symulacji komputerowych. Teraz przecinają orbitę Ziemi. Możemy zobaczyć też taki schemat przykładowy, który tłumaczy nam właściwie jak to się dzieje, że wpadają w ziemską atmosferę takie drobiny. Mamy tu model Układu Słonecznego, zaznaczone orbity różnych planet. Ziemia jest na trzeciej orbicie od Słońca. No i jeżeli jakaś kometa przetnie orbitę Ziemi i rozsieje wzdłuż swego toru drobiny pyłowe, no to gdy Ziemia powróci w to miejsce, będzie można obserwować meteory z danego roju. Co ciekawe... Przepraszam, wszedłem ci w słowo, ale chciałem jeszcze tak dodać, że to co powiedziałeś, że symulacje pokazują, że kilkaset lat temu nie było takiego zjawiska jak geminidy, bo ten rój nie przecinał orbity Ziemi. Też odnajdujemy trochę odzwierciedlenie w tekstach historycznych, bo one po prostu kiedyś się nigdzie nie pojawiały w żadnych zapiskach i w pewnym momencie zaczęły. To też fajnie pokazuje, że symulacje tutaj się zgrały z tymi zapiskami historycznymi. Właśnie takie pierwsze doniesienia o obserwacji geminidów pochodzą jeszcze z początku XIX wieku, także jeszcze ponad 200 lat temu nie obserwowano po prostu meteorów z tego roju. Ale nie tylko rój przecież geminidów istnieje. One akurat są też warte podsumowania pod kątem porównania z innymi rojami, bo akurat meteory z roju geminidów są wolniejsze niż na przykład Perseidy. Perseidy w sierpniu obserwujemy, zazwyczaj mamy lepszą pogodę, chociaż z tym też różnie bywa. One wybiegają z gwiazdozbioru Perseusza dla odmiany. I w ostatnich latach akurat były mniej aktywne niż geminidy, ale one są szybsze. Natomiast geminidy są wolniejsze i tak względem Ziemi poruszają się z prędkością średnio około 34 km na sekundę. Ziemia dla porównania z prędkością 30 km na sekundę krąży po orbicie wokół Słonecznej. Ale no to i tak jest jeden z wolniejszych rojów. No wiadomo, że komety, które przylatują z bardzo daleka, no mogą mieć naprawdę zawrotne prędkości, co potem znajduje odzwierciedlenie w prędkościach właśnie tych drobin, które pozostawiają po sobie. A my może wystartujmy już w tą przestrzeń kosmiczną na orbitę wokół ziemską, bo też czasami pewne obiekty z kosmosu do nas same przylatują, a czasami sami je sprowadzamy. I o tym powiemy sobie, gdy przeniesiemy się na orbitę wokół ziemską. No dobra, to startujemy. I jesteśmy. A kto to do nas przyszedł? Dzień dobry. Miło was słyszeć i do państwa mówić, bo w zasadzie was nie słyszę, ale cieszę się, że nareszcie wszyscy mnie słyszą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ja mam na imię Tomek i przez chwilę nie miałem z wami połączenia, ale na szczęście już je odzyskałem. Dobra, Tomek, to ja oddaję ci jakby w ręce sterowanie nad planetarium. Sam natomiast... uciekam na czat na YouTubie. No, chłopaki, to miłej kontynuacji pokazu.
Rozumiem, Krzysztof, że jesteśmy już w kosmosie, bo świetnie widzę orbitę, widzę Ziemię, jest bardzo wysoka. I rozumiem, że teraz mamy zamiar opowiedzieć o niezwykłej misji japońskiej sondy kosmicznej. Dokładnie tak. No, myślę, że nie powinieneś być zdziwiony, że jesteśmy w kosmosie, bo myślę, że ty tu wcześniej dotarłeś przed nami, że my tutaj do ciebie teraz dołączyliśmy, dokujemy do stacji kosmicznej i nasza stacja kosmiczna może nam posłużyć jako punkt obserwacyjny do przyjrzenia się właśnie misji Hayabusa 2. Hayabusa 2. Japońska, bardzo, bardzo ciekawa misja. I na czym ta misja polega właśnie? W ostatnich dniach, no dokładnie 5 grudnia naszego czasu, zasobnik z próbkami z planetoidy Ryugu, pobranymi przez misję Hayabusa 2, wrócił na Ziemię. Lądowanie było nawet w Australii, ale potem Japończycy oczywiście dostali te swoje próbki, bo to nie mogło być tak, że ich nie dostaną, za dużo zainwestowali w tą sondę. No i w ten sposób udało się sprowadzić próbki obiektu, który jest daleko od nas w przestrzeni międzyplanetarnej. No i właśnie okruchy materii kosmicznej możemy sami sprowadzać, nie czekając, aż same do nas przylecą. Zobaczmy pewne ilustracje, które pokazują nam to wydarzenie, o którym właśnie mówię. Ta sonda jeszcze nie zakończyła swojej misji. 5 grudnia jedynie opuściła w atmosferę ziemską zasobnik z próbkami, który musiał wyhamować w tej ziemskiej atmosferze. Było ogromne tarcie o tą atmosferę, rozgrzewała się powłoka zewnętrzna, która miała chronić właśnie tą kapsułę przed zniszczeniem. Na odpowiednim etapie został rozwinięty spadochron i nastąpiło bezpieczne lądowanie, a sama sonda Hayabusa 2 pomknęła dalej, bo kolejnym jej planetoidalnym celem, kolejną kosmiczną skałą, która ma być odwiedzona w kolejnych latach, to będzie 1998 KP26. No, takie dziwne oznaczenie, ale tych planetoid jest tyle, że nie do każdej da się wymyśleć oryginalną nazwę. O, może zadam zagadkę dla Tomka. Jak myślisz, jak nazywa się planetoida, która w 1935 roku została odkryta i nawiązuje do pewnego słynnego krakowskiego obiektu? Do słynnego krakowskiego obiektu. Jakie ja znam krakowskie obiekty? No, na przykład Wawel. Zgadłeś. O to mi chodziło. No. Krzysztof, sobie pogadamy po tym pokazie, bo myślałem, że mnie tutaj skażesz na pewną kompromitację, ale na szczęście udało mi się wybronić. Rozumiem, że ta planetoida nazywa się Wawel. Dokładnie, tak. No a jeśli chodzi o misję Hayabusa 2, to no właśnie, jest to dość złożona misja do planetoid, do kosmicznych skał, ale nam zależy też na tym, żeby badać przeszłość Układu Słonecznego i takie właśnie próbki z kosmicznych skał niosą niezwykle ciekawe informacje o tym, czego się możemy spodziewać, ale zobaczmy, jak wyglądał sam powrót tych próbek, bardzo starych próbek materii kosmicznej. Tomku, czy coś ci to przypomina, to co tutaj widzisz? Bo to ty znalazłeś to zdjęcie, przyznaj się, że ty to znalazłeś. No, to zdjęcie zostało wykonane przez japońską agencję kosmiczną. No i tutaj widać ten próbnik, który już wpada w ziemską atmosferę razem z próbkami z planetoidy. Ale widać tutaj dwa ślady. Jeden należy do próbnika, natomiast drugi, no staraliśmy się z Krzysztofem odcyfrować, co takiego tutaj widać na fotografii, ale niestety nam się to nie udało. No, przyznasz, Krzysztof, że rozumiem, że tutaj pierz do pierwszego tematu naszego pokazu, czyli do spadających gwiazd. Rzeczywiście ten drugi obiekt, taki słabiej widoczny, można powiedzieć na drugim planie, w głębi nieba, przypomina spadającą gwiazdę. Ale czy to jest spadająca gwiazda, czy to jest Geminid? No to tutaj z Krzysztofem nie mamy pewności.
Tak naprawdę trudność polega na tym, że my nie znamy języka japońskiego, a to zostało znalezione na japońskich stronach. Mateusz może wam wrzucić też link do właśnie tego zdjęcia. Może ktoś zna japoński, może ktoś nam odpowie na to pytanie, co to za drugi ślad jest widoczny obok tego jaśniejszego. No, bo właśnie meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, mogą czasami dość podobnie wyglądać jak na przykład powrót jakiegoś zasobnika z próbkami materii kosmicznej, który też wywołuje podobne zjawiska w ziemskiej atmosferze, kiedy przechodzi przez powietrze z ogromną prędkością i powoduje rozgrzanie tego powietrza. Jak na przykład wodowano rosyjską stację Mir, no to też trochę to wyglądało podobnie do jakiegoś jasnego meteoru do bolida. To było w 2001 roku, dawno, ale pamiętam. No a tutaj zobaczmy właśnie kolejne zdjęcie, powrót właśnie tego zasobnika z próbkami planetoidy, misja Hayabusa 2. Bardzo długi ślad. No, meteory takich śladów długich no, zazwyczaj nie zostawiają. Czasami jak mamy szczęście, to możemy zobaczyć, jak meteor przetnie znaczną część nieba. W ogóle pierwszy meteor, który ja w życiu widziałem, to był taki niezwykły, że przeciął prawie całe niebo, czyli właściwie leciał prawie równolegle do powierzchni Ziemi właśnie nad Polską, więc z Polski był tak widoczny, ale to było jeszcze dawno, dawno temu, jeszcze w latach 90. Pierwszy meteor, który naprawdę zobaczyłem. I nie wiem dlaczego, ale pomyślałem wtedy, że to jest jakiś kamień z kosmosu, który może spaść na Ziemię. Skała z kosmosu, Krzysztof. A pomyślałeś wtedy, Krzysztof, w życzenie? Nie, no nie wierzyłem w takie bajki. Co mi się spełni od jakiejś skały z kosmosu? Znaczy, to jest biologiem, więc on mnie poprawia, tak, bo to skała brzmi lepiej niż kamień, prawda? No i nie możemy, to jeżeli uda wam się zobaczyć jakieś geminidy na niebie w przeciągu kilku najbliższych dni, no to pomyślcie sobie życzenie, mimo tego, co wam Krzysztof mówi. No nie możemy zagwarantować, że to życzenie się spełni, no ale możecie też pomyśleć, co musicie zrobić, aby to życzenie się spełniło, a później to zrobić. I wtedy może wasze życzenie się spełni. No dobrze, Krzysztof, ale co dalej tutaj w tym naszym pokazie? Ja mam życzenie, żeby jeszcze przynajmniej przed 17 pogoda się poprawiła, żebym jeszcze jakieś geminidy zdążył zobaczyć, bo obserwuję je od dawna i powiem, że nawet częściej chyba je obserwowałem niż Perseidy kiedyś, więc no, wiem, że to jest bardzo wdzięczny rój do obserwacji, ale no właśnie, co dalej? To może powiedziałem już trochę, co dalej z tą misją Hayabusa 2. Tutaj mamy jeszcze wygląd tejże misji i tej sondy, jak widać, zasilana panelami słonecznymi, no ale bardzo zaawansowany japoński projekt. Także to jest jedna z ambitniejszych misji. Wracamy do grafiki wyjściowej, także to jest też sygnał, żeby wrócić na naszą przestrzeń już wokółziemską. Ale właśnie, warto zdać sobie sprawę, że z przestrzeni kosmicznej, z orbity wokółziemskiej, czy nawet z okolicy innych planet, moglibyśmy widzieć te same gwiazdozbiory, które widzimy z powierzchni Ziemi. Planety są znacznie bliżej nas w Układzie Słonecznym niż gwiazdy. Więc możemy szukać tych samych gwiazdozbiorów, na przykład wielkiej i małej Niedźwiedzicy. Ale i Oriona widać. O właśnie, zobaczcie, tutaj na prawo od Ziemi, trochę poniżej konturów Ziemi widzę Oriona. Spróbujmy się tu trochę pokręcić po tym niebie. Z lewej strony od Ziemi Perseusz. Rozumiem, Krzysztof, że teraz mi kolejne zadanie dałeś, czyli znalezienie tutaj Wielkiej Niedźwiedzicy. Dokładnie. Znajdźmy Wielką Niedźwiedzicę w kosmosie. A widzę, że już jesteśmy niedaleko, bo Cefeusz nad Ziemią jest widoczny. Teraz na tle smoka Ziemia widoczna, a mała Niedźwiedzica, właśnie teraz Ziemia jest na jej tle. I Wielka Niedźwiedzica też doskonale widoczna. Ziemię ustawiliśmy między tymi niedźwiedzicami i możemy sobie wyobrazić te niedźwiedzie, że tak grają w piłkę, a to piłką jest Ziemia. Na szczęście my takiego oscylatora harmonicznego, jak powiedzieliby fizycy, nie mamy. Ziemia jest bezpieczna, niedźwiedzie jej nic nie zrobią, nie ma tak wielkich niedźwiedzi. Trochę sobie żartuję, ale takie rzeczy możemy sobie wyobrażać, będąc w kosmosie. No i trochę za długie ogony, jak na niedźwiedzie, prawda, Krzysztof?
No pewnie, że za długie, ale właśnie starożytni Grecy je sobie tak wyobrażali i wyobrażali sobie, że to rzekomo Zeus nadał właśnie takie formy tym niedźwiedziom, rzucając je na niebo, rozciągając je za te ogony. Więc no, mieli dużo dziwnych historii starożytni Grecy w głowie. No mieli przede wszystkim bujną wyobraźnię. No i trzeba też pamiętać, że w starożytności ogrody zoologiczne nie były tak powszechne jak teraz, więc można wybaczyć starożytnym astronomom greckim, że za bardzo nie znali się na niedźwiedziach. Swoją drogą, jeżeli już mówimy o ogrodach zoologicznych, nie wiem, czy wiesz, Krzysztof, ale niedawno warszawskie zoo odwiedził słynny myszojeleń. Widziałeś już myszojelenia? Nie, nie widziałem, ale już mówiłem, że nie widziałem i nawet się przyznałem, że nie wiedziałem, co to jest, więc też zwierzęta potrafią być różne, dziwne nieraz. Napiszcie nam na czacie, czy już widzieliście myszojelenia w warszawskim zoo, jeżeli ktoś tutaj mieszka w okolicach Warszawy. A tymczasem no, trochę się rozgadaliśmy na takie tematy pozakosmiczne, więc myślę, że czas wrócić do tych kosmicznych wątków. No właśnie, tu ustawiliśmy się, że teraz na przykład widać lwa, gwiazdozbiór lwa pod Wielką Niedźwiedzicą. No w listopadzie były obserwowane meteory z roju Leonidów, które właśnie z gwiazdozbioru lwa wybiegają. I często właśnie nazwy rojów meteorów biorą się właśnie od łacińskich nazw gwiazdozbiorów. Leo to lew po łacinie, no a Gemini to, jak mówiłem, bliźnięta po łacinie, więc mamy rój Geminidów. Są też Orionidy z Oriona wybiegające, one akurat od komety Haleja pochodzą. Tych rojów jest całkiem dużo, właściwie można naliczyć nawet ich kilkadziesiąt, ale są takie roje, które dają kilka zjawisk na godzinę, ledwo zauważalne, więc zazwyczaj o nich nie mówimy. Ale jesteśmy już tutaj w kosmosie, więc to jest dobry moment, żeby zapytać was, czy chcielibyście polecieć do jakiejś planety, a zanim udamy się ku jakiemuś planetarnemu celowi, przypominam, że mamy 8 planet w Układzie Słonecznym, Ziemię już odwiedziliśmy, z kosmosu nawet, więc Ziemi tutaj może nie liczmy, a naszym najbliższym kosmicznym sąsiadem jest Księżyc, do którego zabierze nas teraz Tomek. Powiemy sobie o jeszcze jednej niezwykłej misji, która jest w toku. Powiedzieliśmy o Hayabusa 2, a teraz przed nami misja Chang 5, chińska misja. Japońska była, teraz będzie chińska. Właściwie ciągle trwa. I jesteśmy już w pobliżu Srebrnego Globu. No, w rzeczywistości na Księżyc leci się 3 dni. Tyle lecieli na Księżyc astronauci, chociażby z tej pierwszej załogowej misji na Księżyc Apollo 11. To już ponad 50 lat od pierwszego załogowego lądowania na Księżycu. Pierwsze załogowe lądowanie to rok 1969, a ostatnie, co może być zaskakujące, rok 1972, a więc już od prawie 50 lat żadnego człowieka na Księżycu nie było. Nieco później jednak po tych amerykańskich misjach załogowych na Księżyc, z tego co pamiętam, Krzysztof, popraw mnie, jeżeli mówię nieprawdę, swój próbnik wysłali Rosjanie. Stamtąd przywieziono próbki z Księżyca na Ziemię. No, nawet nie jeden próbnik, bo było kilka takich próbników, które z sukcesem sprowadziły te próbki. Tak naprawdę niewiele brakowało, a Rosjanie pierwsi by sprowadzili próbki z Księżyca przed Amerykanami. Niestety, albo stety na niektórych, zależy kto komu kibicował, Luna 15 roztrzaskała się o Księżyc. No i właśnie, ja upamiętniłem tą Lunę 15, która roztrzaskała się o Księżyc właśnie podczas misji Apollo 11 w swojej piosence o historii podboju Księżyca, więc może zacytuję dosłownie tą jedną zwrotkę o Lunie 15, bo zależało bardzo tutaj Rosjanom, żeby jednak te próbki sprowadzić, co im się w końcu udało, ale nie przed Amerykanami. No więc tak, no, wiecie pewnie, co to jest Bajkonur, to taki kosmodrom rosyjski, no i tam ja do tego Bajkonuru nawiązuję. W Bajkonurze trudna rada, wylądować ocień nada, Luna 15 skończona, na Księżycu utracona, ich próbnik pikował, orzeł wylądował. Orzeł to był lądownik z misji Apollo 11. I nikt tego nie przewidział, kto na próbki Łuny miał przydział, by człowiek był pierwszy, program niezbyteczny, Apollo triumfował, gdy w Pacyfiku wodował.
No ale była kontynuacja tej historii. Ja tu mam książkę sprzed 50 lat. Już w kolejnym roku, w 1970, Rosjanom udało się jednak sprowadzić próbki z Księżyca i zrobiła to Luna-16, czyli kolejny próbnik po tej nieszczęsnej Lunie-15, która się rozbiła o Księżyc. I ta książka sprzed 50 lat miała taką wkładkę, która informowała właśnie o tym, że we wrześniu 1970 roku udało się próbki z Księżyca w sposób bezzałogowy sprowadzić i że jest to tańsza metoda niż wysyłanie ludzi i narażanie ich na niebezpieczeństwo. Ale ta metoda była kontynuowana do roku 1976, do misji Luna 24. Potem już przestano sprowadzać tych próbek z Księżyca i właśnie teraz się to zmieniło, bo Chińczycy powiedzieli, że no, mamy tych próbek dużo od Amerykanów, misja Apollo, mamy od Rosjan z misji Luna, trochę mniej próbek wiadomo, bo to były bezzałogowe próbniki, ale mamy. Natomiast wszystko to są stare próbki. Nawet 4 miliardy lat sobie liczą te skały. Ciekawe, no ale chcielibyśmy trochę wiedzieć o młodszych obszarach na Księżycu. I właśnie, żeby zbadać te młodsze obszary, takie pola lawowe, gdzie zastygła lawa może mieć 1,2 miliarda lat około, no to wysłali Chińczycy swój próbnik, który już pobrał te próbki. 2 kilogramy skał i pyłu z takiego młodszego obszaru na Księżycu, z masywu Mons Runcker i wróci w przyszłym tygodniu na Ziemię. Jest taki plan, żeby wrócił ten zasobnik z tymi próbkami na Ziemię. Albo to A będzie jest szansa, że on wyląduje w Polsce? Nie, no oni to u siebie będą przeprowadzać lądowanie. I mało tego, oni chcą to zrobić podobnie, jak Rosjanie robili z Luną. Czyli chcą, żeby ten statek z tymi próbkami niejako odbijał się od atmosfery, niczym taka kaczka puszczona po wodzie, więc on będzie sobie tak wpadał w tą atmosferę, odbije się od niej, a potem znów zanurkuje już do tych gęstszych warstw ziemskiej atmosfery, by te próbki dostarczyć na powierzchnię Ziemi. I możemy jeszcze sobie zobaczyć pewne obrazy, które nawiązują do tej misji. Tutaj zdjęcie z ostatnich dni z lądowania tego Chang'a 5, który wwiercił się w grunt Księżyca, pobrał próbki i ma sprowadzić je na Ziemię. No i jeszcze popatrzmy na obszar, z którego właśnie ten pobór próbek nastąpił. Taki właśnie masyw Mons Runcker, sfotografowany przez załogę Apollo 15. Ten obszar, gdzie jeszcze aktywność wulkaniczna ponad 1 miliard lat temu na Księżycu występowała. Co ciekawe, w podobnym czasie na Marsie, na czerwonej planecie, też była aktywność wulkaniczna, prawdopodobnie na największych wulkanach w Układzie Słonecznym nawet. Krzysztof, pojawiły się propozycje planet, które moglibyśmy odwiedzić. Jowisz, Saturn oraz Mars. No to powiedz nam wszystkim, gdzie lecimy? No już zahaczyłem o Marsa, więc będziemy tak lecieć, oddalając się od Ziemi i Księżyca, czyli Mars, potem Jowisz i właśnie zobaczmy, ile uda nam się zdążyć jeszcze dostrzec tutaj rzeczy. Mars ma 2 księżyce. Dwa małe księżyce, dodam dla porównania. Czerwona planeta. Taki lot na Marsa trwa przynajmniej pół roku. My tutaj na czerwoną planetę dolecieliśmy w kilkanaście sekund. No ale dystans pomiędzy Ziemią a Marsem jest tak duży, że przynajmniej 6 miesięcy sondy kosmiczne potrzebują, aby dolecieć na Marsa. No i tyle przynajmniej będzie potrzebował człowiek, aby dolecieć w przyszłej, już powoli planowanej misji załogowej na Marsa. No ale pół roku w stanie nieważkości dla człowieka, no to nie jest bułka z masłem. Astronauci są w stanie przebywać tyle czasu w kosmosie. No rekordziści na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Scott Kelly jest jednym z nich, amerykański astronauta. On z tego co pamiętam prawie rok przebywał w stanie nieważkości. No ale po takim czasie astronauci po powrocie na Ziemię są raczej w kiepskiej kondycji. Wapń wypłukuje się z kości, kości stają się kruche, mięśnie odzwyczajają się od wysiłku. Możemy więc sobie wyobrazić, że po paru miesiącach lotu przez kosmos pierwsi zdobywcy Marsa no będą raczej w kiepskiej kondycji. Trzeba więc dobrze tę misję
zaplanować. Poza tym też nie wiadomo do końca, jak człowiek poradzi sobie nawet w takim aspekcie psychicznym kilku miesięcy lotu przez kosmos w bardzo ograniczonej przestrzeni z kilkoma tylko innymi osobami. Więc to są problemy, które trzeba rozwikłać, zanim wyślemy pierwszych ludzi na Marsa. No ale być może pierwszy zdobywca Marsa już się urodził. Kto wie, być może nawet ty, Krzysztof, kiedyś polecisz na czerwoną planetę. Chciałbyś lecieć na Marsa? Nie, nie chciałbym. Za duże ryzyko. Może za jakiś dłuższy czas będzie to bardziej bezpieczne, natomiast no, sondy kosmiczne załatwiają problem, prawda? Nie trzeba się samemu narażać. Jak najwyżej się rozbije o Marsa jakiś próbnik. Zresztą próbki z Marsa też mamy sprowadzać. W 2026 roku NASA planuje wystrzelenie misji, która ma pobrać próbki z Marsa i sprowadzić je na Ziemię. Pamiętajmy jednak o tym, że niektóre próbki z Marsa my i tak mamy, jako meteoryty marsjańskie. Mimo że Marsa dzieli od nas no, często grubo ponad 60 milionów kilometrów, to jednak niektóre skały wybite przez meteoryty z powierzchni, czy to Marsa, czy Księżyca, który jest znacznie bliżej, też spadły na Ziemię. Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale mówimy tu o zjawiskach, które dzieją się na przestrzeni kilku miliardów lat, więc gdy mamy długą skalę czasową, to nawet rzeczy nieprawdopodobne się wydarzają i skała wybita z Marsa może zawędrować nawet na Ziemię. Ale my zawędrujmy dalej, bo mamy Jowisza jeszcze tutaj w planach. No właśnie, Krzysztof, a dlaczego żadna skała z Jowisza do nas nigdy nie dotarła? Tak zapytam trochę podchwytliwie. No, przede wszystkim dlatego, że Jowisz jest planetą zupełnie inną. Jest planetą gazową. I w niego uderzają też skały kosmiczne różne. Komety na przykład go bombardowały. Kometa Shoemaker-Levy 9 na przykład. Za to, że Jowisz ją rozszarpał na 21 dużych fragmentów, to go zbombardowała. W 1992 roku zbliżyła się niebezpiecznie do niego. A dwa lata później te odłamki krążące wokół Jowisza kolejno spadały na niego i teleskop kosmiczny Hubble'a, ale i sonda Galileo, która była wtedy w drodze do Jowisza, obserwowały takie ciemne plamy, które się pojawiały w miejscach uderzeń. Ale my widzimy też jedną tutaj szczególną plamę, która już od ponad 300 lat jest widoczna. Wielka czerwona plama. Taki wir w kształcie oka, który wije się tutaj na Jowiszu. Tam 3 kule ziemskie by się zmieściły. Więc to daje nam wyobrażenie o rozmiarach tej planety. I też widzimy pasy chmur charakterystyczne, jaśniejsze i ciemniejsze. Ale skoro jesteśmy przy Jowiszu, a była jeszcze propozycja Saturna, to udajmy się może jeszcze do Saturna, żeby spełnić to ostatnie życzenie, które zdążymy spełnić. Jeśli macie inne życzenia, to proponuję, żebyście obserwowali meteory i może się spełnią te życzenia. Tak jak no i jeżeli macie życzenia planet, które chcielibyście odwiedzić, to nic straconego, bo przecież za tydzień też jest audycja i też będziemy latać po kosmosie. No dokładnie i z tej okazji też chcielibyśmy was zaprosić już na pokaz, który będzie za tydzień, 20 grudnia, który będzie też mówił o pewnym niezwykłym zjawisku na naszym ziemskim niebie, bo właśnie jeszcze ponad tydzień nas dzieli do tego momentu, kiedy Jowisz i Saturn będą rekordowo blisko siebie na niebie, tak jak od kilkuset lat już takiego zbliżenia, takiej koniunkcji tych planet nie obserwowano na ziemskim niebie. Tak po prostu się ułożą. I o tej koniunkcji będziemy też mówili za tydzień, a tymczasem mamy Saturna, władcę pierścieni, planetę z ogromnymi lodowymi pierścieniami, ale planetę gazową, tak jak Jowisz, planetę głównie z wodoru i helu się składającą, tak jak Jowisz, 95 razy masywniejszą od Ziemi. No, dla porównania Jowisz jest ponad 300 razy masywniejszy od naszej planety, więc widzimy, że te planety potrafią być olbrzymie. I oczywiście można sobie też wyobrażać, że pewne odłamki lodu, które krążą w pierścieniach Saturna, mogą na niego spadać i powodować podobne zjawiska, co w ziemskiej atmosferze meteory my obserwujemy na przykład. Więc tego typu rzeczy też są obserwowane, a jeszcze jedno zjawisko obserwowane na Ziemi było wykryte też na Saturnie, zorza polarna. Teleskop kosmiczny Hubble'a obserwował na przykład zorze polarne przy biegunach Saturna. Myślę, że tym widokiem na majestatyczne pierścienie Saturna zakończymy tę audycję. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie nas.
Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i dawaniu łapek w górę. A my tymczasem, Krzysztof, zapraszamy na kolejny pokaz, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 opowiemy nie tylko o koniunkcji Jowisza i Saturna, ale także co nieco o pierwszej gwiazdce i o tym, jak ją odnaleźć. Zapraszamy więc za tydzień i zachęcamy do śledzenia naszych profili społecznościowych na Facebooku, profil Centrum Nauki Kopernik, profil Planetarium Centrum Nauki Kopernik i profil na YouTube Centrum Nauki Kopernik. Żegnają się z Wami Krzysztof, Tomek i Mateusz, który był z Wami do końca na czacie na YouTubie.